Witam cię serdecznie, Damianie. Witamy wszystkich. Witam cię, kłaniam się serdecznie, Dzisiaj pozdrawiam będzie wszystkich. taki luźny temat, bo żeśmy zaczęli też troszeczkę luźno od kwestii egzorcyzmów, ale dzisiaj Tak. skupimy się poza kamerami. Może do tego tematu kiedyś jeszcze wrócimy, ale dzisiaj chcieliśmy się skupić troszeczkę na takim temacie jak déjà vu. Tak. Czym jest déjà vu, twoim zdaniem? No, definicja jest jednoznaczna, tak? Jak sobie sięgniemy do Wikipedii czy gdziekolwiek, do jakiejś encyklopedii, gdzie jest to zjawisko opisane, no to mamy wprost wytłumaczone, że jest to odczucie przeżywania jakiejś sytuacji, które gdzieś miały miejsce wcześniej, tak? Jest to pewne przekonanie, graniczące wręcz z jakąś taką paranoją lekką, że coś takiego się wydarzyło. To są czasami różne spontaniczne sytuacje, tak? Czasami jesteśmy w towarzystwie gdzieś znajomych, siedzimy, rozmawiamy i nagle mamy takie przeświadczenie, uczucie, że to spotkanie już miało miejsce wcześniej, a te słowa, które padły przed chwilką, już padły gdzieś tam w przeszłości, ale to byłoby raczej niemożliwe. No, chyba każdy z nas odczuł, doświadczył coś podobnego w swoim życiu. Ja miałem kilka takich osobistych epizodów, które gdzieś tam oczywiście bagatelizowałem i traktowałem, i w zasadzie dalej traktuję jako jako taką ciekawostkę bardziej niż przeświadczenie, że to było coś takiego paranormalnego, niewyjaśnionego. Ale wiemy doskonale, że to zjawisko ma też swoje ugruntowane definicje, tezy właśnie postawione w kierunku takich zjawisk anomalnych. Choć jest druga strona medalu, ta bardziej naukowa, empiryczna, która wskazuje na to, że to są po prostu różnej maści aberracje umysłowe, które doświadczamy. Gdzieś statystyki mówią o tym, czytałem jakiś czas temu, że w Polsce chyba ktoś kiedyś robił takie badania, że co najmniej 70% naszej społeczności mogło doświadczyć albo doświadczyło déjà vu. Przeciwieństwem déjà vu w ogóle jest zjawisko jamavi, czyli dosłownie tłumacząc, to oznacza nigdy niewidziane. Czyli sytuacje takie, kiedy jesteśmy w jakimś miejscu i widzimy to miejsce zupełnie inaczej. Troszeczkę to się pokrywa w ogóle z tym efektem Mandeli, o którym mówiliśmy jakiś czas temu, wcześniej, w poprzednim odcinku. Czyli takie doświadczenie, że powiedzmy ta scenografia, krajobraz nam się troszeczkę nie zgadza z tym, co znaliśmy z jakichś poprzednich wspomnień. Ale tak, zjawisko déjà vu. Ja mam takich kilka doświadczeń, ale szczególnie jedno jest takie ciekawe, którym chciałem się podzielić, bo zresztą ono było kiedyś tam parę lat temu inspiracją taką moją do tego, żeby popełnić taki artykuł właśnie na temat déjà vu do czasopisma Czwarty Wymiar, z którym współpracuję. A rzecz dotyczy mojej obecnej żony, z którą kiedyś zwiedzałem muzeum. To było muzeum British History Museum w Londynie. Jeszcze nie byliśmy wtedy małżeństwem, byliśmy parą i zwiedzaliśmy sobie właśnie. Byliśmy w tym miejscu po raz pierwszy, zarówno ja, jak i ona. Ale wyobraź sobie, moja żona zaczęła się w pewnym momencie zachowywać bardzo tak dziwnie, jednoznacznie. I ona zaczęła mi to mówić na gorąco, kiedy wchodziliśmy sobie do tych sal, gdzie tam były wystawy, wiesz, historii starożytnego Egiptu. I ona mówi, że ona tutaj była. Ona w tym miejscu była, co było absolutnie niemożliwe. I nawet mi zaczęła mówić, wiesz co, że tam za chwilę będą mumie takie postawione. I zaraz weszliśmy do kolejnego pomieszczenia i faktycznie tak było. Wiesz, ona mi tak praktycznie mówiła, co za chwilę będziemy widzieć, tak jakby była dosłownie moim przewodnikiem. I to było takie bardzo symptomatyczne i ciekawe doświadczenie. Uderzające. Ja osobiście mam takie oczywiście prozaiczne jakieś doświadczenia z tytułu déjà vu. Na przykład kiedyś doświadczyłem czegoś takiego, jak kiedyś byłem dokumentować taki jeden przypadek ufologiczny i przyjechałem do pewnego człowieka. Rozmawialiśmy i w pewnym momencie, jak wszedłem do tego domu, to miałem wrażenie, że ja już tam kiedyś byłem. I w ogóle jak usłyszałem głos tego mężczyzny, jak z nim rozmawiałem, to ten głos mi był bardzo znajomy. Ja w tym momencie miałem wrażenie, że uczestniczę w rozmowie, która już miała miejsce wcześniej. To było takie trochę, no, śmieszne, trochę takie absurdalne,
ale bardzo takie, no szczególnie coś takiego, co utkwiło mi w pamięci. Oczywiście jest wiele różnych odnóg zjawiska déjà vu. To nie są tylko jakieś wspomnienia takie wizualne. Są kategorie déjà vu mówiące o tym, że coś już było zrobione, coś było pomyślane, opowiedziane, odczute, czy też, nie wiem, przeczytane. Także tych odnóg jest bardzo wiele, a zjawisko jest tak naprawdę stare jak świat, nie? Bo gdy sobie sięgniemy do historii, no to już na temat déjà vu dyskutowano już w starożytności. Wtedy tym problemem się zajmowali bardzo poważnie, można powiedzieć, ruch filozoficzny Pitagorejczyków, jak i również i Orfików. Oni traktowali to zjawisko pod kątem właśnie swojej tezy stawianej, związanej z metapsychozą, która tak naprawdę dotyczy czegoś, co dzisiaj nazywamy reinkarnacją. A więc oni uważali, że te doświadczenia są wynikiem tego, że człowiek po pierwsze ma duszę i może w człowieka, w ludzkie ciało, w ciało fizyczne wstępować pewien byt niefizyczny, który wkomponowuje właśnie różne takie wspomnienia, przeżycia, które są doświadczeniami tego bytu. No wiadomo, że ta teza była gdzieś tam w międzyczasie obalana wielokrotnie, między innymi krytykował ją tam Augustyn Aureliusz, który twierdził, że takie zjawisko to tak naprawdę jest powiązane ze złymi mocami, z demonami, jakimiś duchami, które wstępują w ludzkie ciało. Ale tak naprawdę na poważnie o déjà vu to zaczęto mówić bardziej współcześnie. Tak? Może gdzieś tam się przewijał ten wątek w literaturze w międzyczasie, ale tak mniej więcej końcówka lat 90. po raz pierwszy w ogóle ukuto ten termin déjà vu. Z tego co pamiętam, to chyba to był, zaraz niech sobie przypomnę nazwisko, zdaje się Arthur Wigan chyba to był, który po raz pierwszy użył tego sformułowania w swoich opracowaniach naukowych i po raz pierwszy to pojawiło się w ogóle gdzieś na jakichś kongresach naukowych jeszcze pod koniec lat 90., co już tłumaczono w sposób czysto psychologiczny, tak, na zasadzie takiej, że wtedy już bardzo mocno raczkowała tak zwana psychologia poznawcza, której tam pierwotwórcą był Freud. Wtedy uważano, że to są zwykłe tak zwane urojenia umysłu, powiedzmy takie aberracje umysłowe, które doświadczamy. I generalnie jak poczytamy sobie literaturę naukową współczesną, to w tym kierunku generalnie idą różnej maści tezy, prawda, jeśli chodzi o tak zwane podwojenie mózgu. Czyli po prostu pamiętamy coś, co tak naprawdę się nie wydarzyło nigdy, choć mamy przeświadczenie, że się wydarzyło, ale jest jakby takim przebiciem też naszych stanów sennych, które możemy doświadczać. O, ja też powiem szczerze, też miałem takie jedno doświadczenie, to jeszcze pamiętam z dzieciństwa, jeszcze z czasów szkolnych, gdzie właśnie śniła mi się lekcja fizyki. Widziałem w śnie nauczycielkę moją fizyki, którą chyba będę do końca życia pamiętał, bo była bardzo takim wymagającym nauczycielem. I pamiętam w tym śnie, że padło słowa kartkówka i wtedy wszyscy wyciągali, ja byłem nieprzygotowany i byłem w ogóle strasznie zestresowany. I wyobraź sobie, że dokładnie kilka dni później po tym śnie miałem właśnie tą lekcję fizyki i padły te znamienne słowa, i tylko że wtedy już byłem przygotowany, bo miałem takie wrażenie, że chyba jednak coś się wydarzy, prawda? Także ten sen jakby był taki trochę prognostyczny, taki, że taki sen wieszczy, można by powiedzieć, tak, prawda? Tak, z punktu widzenia psychologii tak się tłumaczy generalnie, że te nasze doświadczenia, te nasze pamięci, te nasze wspomnienia gdzieś tam z jakichś marzeń sennych, one się przebijają do naszej rzeczywistości, co jest takim tak zwanym takim zwykłym w zasadzie urojeniem. Tak? Ale też ciekawe jest, że déjà vu, no wiadomo, dotyka większość ludzi, tylko czasami nie jesteśmy tego świadomi, albo po prostu nie przykładamy do tego wagi. Natomiast istotne jest to, że niektórzy doświadczają tego częściej niż zwykle.
a szczególnie osoby, które chorują na pewne szczególne przypadłości. Na przykład ludzie z epilepsją doświadczają częściej niż zwykle zjawiska déjà vu. To jest też bardzo znamienne. I to często dzieje się właśnie w momencie przed atakiem padaczki. Na to zwrócono uwagę jeszcze już tak w drugiej połowie XX wieku, kiedy właśnie badano różne przypadki i tłumaczono to jakimś powiązaniem ewidentnym z płatami skroniowymi. Zresztą nawet przeprowadzono pewne eksperymenty bardzo ciekawe w latach 60. XX wieku właśnie z osobami, które cierpiały na epilepsję. I wtedy sztucznie stymulowano w ogóle ich niektóre płaty, właśnie płaty skroniowe, poprzez emisję prądów, jakieś tam niskiej częstotliwości, i co się okazywało, że te osoby właśnie doświadczały takich zmienionych stanów świadomości i te przeżycia były takie troszeczkę bardzo skorelowane właśnie z czymś, co dzisiaj tłumaczymy jako zjawisko déjà vu. Powiem ci, wejdę ci w słowo, Damianie, bo tutaj ty przeszedłeś na tą płaszczyznę snu. W ogóle sen to jest temat rzeka, no nie? Bo podstawowe pytanie, co to w ogóle jest sen, nie? Tak, tak naprawdę. Co to jest w ogóle sen? Sen to jest kwestia, że to w głowie mamy jakiś śmietnik i po prostu ten śmietnik jest wypróżniany i to wypróżnianie nazywamy snem, dlatego nam się śnią czasami jakieś dziwne cuda, nie wiem, smoki albo nie wiadomo co jeszcze, tak? Coś, co nie jest realne. Czy może sen to jest po prostu pewna projekcja? To jest pytanie, ty powiedziałeś o tej kartkówce, tutaj ja na moim kanale też podawałem ten przykład, nie wiem czy tobie mówiłem, w jaki sposób ja do szkoły zdałem, do technikum budowlanego, bo nie to mówiłeś. Była też bardzo ciekawa historia, ja to w ogóle byłem straszny leser i straszny leń matematyczny, chociaż niektórzy gorliwi twierdzili, że ja nie byłem leniem matematycznym, tylko po prostu matematykę trzeba dobrze wytłumaczyć, a ja nie miałem nauczycieli, którzy dobrze tłumaczyli. Raz to pamiętam, prawda. Ja zawsze z matematyki miałem truje, raz miałem czwórkę, ale to tylko dlatego, że dyrektor szkoły był też matematykiem i on potrafił mnie zafascynować tą matematyką i miałem nawet czwórkę. To był jedyny przypadek w mojej historii z matematyki. No ale musiałem zdawać do technikum. Wybrałem sobie technikum budowlane. Uczyłem sobie się tej matematyki, ale w ogóle mi, wiesz co, naprawdę nic nie wchodziło. I tak dwa dni przed tym egzaminem poszedłem spać. I śni mi się sala egzaminacyjna i na tej sali egzaminacyjnej pani mówi: dzień dobry, witam na egzaminie w technikum budowlanym w Płocku. Ja do tej pory to pamiętam, słuchaj. Pytanie pierwsze, ciąg logarytmiczny, pytanie drugie, był trójkąt Pitagorasa przecięty i masz odliczyć odległość od tego od końca do przecięcia. No i trzecie, nie pamiętam jakie było. No i ja w tym śnie sobie siedzę, patrzę na to, ale nie bardzo wiem jak to zrobić. I ta nauczycielka w tym śnie podchodzi do mnie i mówi: co, Artur, nie wiesz jak to zrobić? Przecież to jest banalne. Zobacz, to z tego, to z tego, to z tego, nie? No i ja się obudziłem. I mówię, kurna, już chyba, wiesz co, zgłupiałem, bo nawet jak śpię, to mi się ten egzamin po prostu śni, albo jestem, nie wiem, przeciążony, albo nie wiadomo co, no nie? Ale w głowie to wszystko miałem. Więc pod ręką była kartka. Ja sobie zapisałem to, przepisałem to, co pamiętałem w głowie. I mówię, nie, no przecież banalne. Dwa dni później poszedłem na egzamin z matematyki, nawet cyfry się zgadzały. Posłuchaj, nawet cyfry. Ja wyszedłem po 15 minutach z piątką egzamin wstępny do budowlanki. Nie jestem w stanie wytłumaczyć po prostu, w jaki sposób to jest. Moja prywatna teoria jest taka, że różnica między... Ja w ogóle kiedyś chciałem pisać doktorat, który miał mieć tytuł Sen młodszy brat śmierci, nie? Dlatego, że wiesz... Ciekawy tytuł. No, ja chciałem tak go nazwać, sen młodszy brat śmierci, dlatego że my bardzo chętnie zasypiamy, nie mając żadnej gwarancji, że się obudzimy, natomiast boimy się ogólnie śmierci niby. No, czy się boimy śmierci, czy odpowiedzialności za czyny, to jest już oddzielna sprawa. To jest oddzielna sprawa, tak. Ale to jest już inna sprawa. Natomiast wiesz, jak przeprowadzano badania, to były sytuacje, że człowiek śpi i gdzieś tam 20 centymetrów nad nim unosi się jakaś energia. Osoby wierzące mówią, że jest to dusza, osoby niewierzące mówią, że nie wiem, energia jakaś, obojętnie, nie? Tak, tak. No ale że to jest połączone jakoś, nazwijmy to nicią srebrną czy niesrebrną. I w mojej ocenie rzecz polega na tym, że to jest ta właśnie różnica między snem a śmiercią, że ta nić jest przecięta i wtedy to już jest śmierć, nie? Bo ja osobiście uważam, że te pytania egzaminacyjne gdzieś musiały być, przecież nikt ich z dnia na dzień nie napisał, tak? Gdzieś to było zapisane, prawda? Gdzieś to było zapisane. A ty to odczytałeś. To jest takie moje prywatne teorie. Ja tam nie jestem jakimś tym. Moje pytanie byłoby bardziej, czy twoim zdaniem déjà vu
Bo można by się zastanawiać nad kwestiami, jakie są przyczyny déjà vu. No tutaj jedną rzecz podałeś jako Myślę, że kwestię. wielorakie. Myślę, że wielorakie, że tutaj ten aspekt naukowy jest też istotny i nie można go w żaden sposób bagatelizować, ale też nie można się zamykać na inne jakieś takie niekonwencjonalne definicje tego zjawiska, prawda? Bo one są też bardzo ciekawe i warte takiego szerszego spojrzenia i zgłębienia. Znaczy na pewno tak jak tu powiedziałeś o tej epilepsji, przykładowo, to w mojej ocenie, ja tam nie jestem akurat lekarzem, ale uważam, że przynajmniej niektóre z teorii twierdzą coś takiego, że przyczyną déjà vu może być na przykład, nie wiem, jakieś kwestie związane z pamięcią, z percepcją, z kojarzeniami, czy na przykład niektórzy mówią, że mogą być właśnie zaburzenia neurologiczne i to by jakoś pasowało, jeśli chodzi o kwestię epilepsji, tak? Natomiast Jest taka teoria doktora Denayera, skonstruowana jeszcze gdzieś tam chyba też w latach 60. albo 70., kiedy w ogóle temu tematowi déjà vu trochę poświęcono więcej miejsca w nauce. On ukuł taką ciekawą teorię właśnie tłumaczącą od strony neurologicznej, jak występuje zjawisko déjà vu. On tłumaczył to, porównał to właśnie z taką rolką, głowicą jakby, głowicą nagrywającą i głowicą odtwarzającą, tak jak mamy odtwarzacz wideo. I tłumaczył to tym, że po prostu nasze wspomnienia są segregowane, zapisywane jakby w takich folderach, ale jakby w takim komputerze, powiedzmy. I kiedy ten proces zapisu i odtwarzania przebiega poprawnie, prawidłowo, to wtedy nie doświadczamy żadnych jakichś anomalii, ale czasami zdarza się, że moment zapisu tej głowicy nagrywającej może się zrównać z tym procesem odtwarzania. I wtedy, kiedy nasz mózg będzie odtwarzał jakieś wspomnienie, które dosłownie, powiedzmy, zostało zapisane, to będzie takie wrażenie, że to już było, to już się otworzyło. Ale z kolei zaprzeczeniem tej definicji jest zjawisko déjà vu, które dotyka nie tylko ludzi widzących, ale też i niewidzących, albo i czasami nawet i niesłyszących. Takie badania też bardzo ciekawe naukowe przeprowadzono, bo generalnie też się tłumaczy od strony neurologicznej zjawisko déjà vu jako to, że obraz, który dociera do oka, tak naprawdę to, co widzimy, jest odtwarzane w naszej głowie, w naszym mózgu. Taka jest oficjalna teza, tak, że ten obraz, zanim powiedzmy zostanie jakby na takiej matrycy otworzony w naszym umyśle, on potrzebuje kilka sekund, żeby kilka milisekund, tak, dotrzeć i zostać zapisanym, a później otworzonym. I zawsze jest opóźnienie między lewym a prawym okiem, prawda? Więc czasami niektórzy tłumaczą to zjawisko na tej zasadzie, że może dojść do jakiegoś takiego zaburzenia zapisania pewnego obrazu. I mamy wrażenie, że ten obraz, który dotarł z lewego oka, on jest jakby takim naszym urojonym wspomnieniem, bo to prawe oko już dostarczyło nam, powiedzmy, tego wspomnienia. Więc to jest też taka definicja. A mówiąc to w kontekście osób niewidzących, niesłyszących, no to były przypadki, że ci ludzie też doświadczali zjawiska déjà vu, tylko że to były właśnie, to nie były bodźce wzrokowe, tylko bodźce na przykład słuchowe, jeśli mówiliśmy tu o osobach niewidomych, tak, że oni na przykład w jakichś szczególnych momentach słyszeli dźwięki, które już kiedyś słyszeli, powiedzmy, i to było dla nich takie dziwne, zastanawiające, albo powiedzmy doznania smakowe występowały w momencie jakichś szczególnych takich epizodów w ich życiu, co nie miało prawa się wcześniej otworzyć. Nie wiem, powiedzmy, nie wiem, kosztowali jakiś owoc, którego nigdy wcześniej nie jedli, ale ten smak już znali. Tak więc no, te tezy naukowe też można powiedzieć, że się plączą trochę i w niektórych aspektach, bo nie ma jednej takiej jednoznacznej definicji. Tak? Psychologia mówi co innego, neurologia mówi co innego w kontekście zjawiska déjà vu. A jeszcze parapsychologia dorzuca swoje do tego wszystkiego. No właśnie, pytanie jest, czy przykładowo déjà vu mogłoby mieć coś wspólnego, nazwijmy to, z OBE, przykładowo. Ja się zastanawiam się sam głośno. Dlaczego? Dlatego, że ja w OBE nigdy się, nazwijmy to, nie bawiłem, natomiast kiedyś próbowałem coś takiego zrobić i starałem się we śnie przenieść
do mieszkania osoby i nigdy w życiu w tym mieszkaniu nie byłem, absolutnie. Natomiast to jest coś, co też ty mówisz, że jest to takie podobne, ale niedokładne, prawda? Więc ja niby w tym śnie byłem w mieszkaniu tej osoby, widziałem, co się działo, widziałem, jakie było ułożenie, widziałem, że załóżmy przed tym domem były jakieś kwiaty, taka alejka, wszystko i tak dalej, chociaż nigdy w życiu w tym miejscu nie byłem. Przez ciekawość następnego dnia wziąłem, zadzwoniłem do tej osoby i zapytałem się, czy tak wygląda jej dom, no nie? I ta osoba mówi, tak, a czy wczoraj to i to się działo? Tak, no nie? I teraz moje takie właśnie zastanawiam się, oczywiście ten dom nie był tak w 100% idealny, który mi się wyśnił, ale wiedziałem, że jest korytarz, że jest przejście, że jest to, że jest tamto. Taki, nazwijmy to bardziej, to była kwestia bardziej podobna niż identyczna, tak? Ale mnie to też zaczęło zastanawiać i to takie moje pytanie, czy przypadkowo nie ma to coś wspólnego, te déjà vu przykładowo, nie ma czegoś wspólnego, załóżmy z właśnie z OBE, bo przecież po francusku déjà vu w ogóle oznacza już widziane, prawda? Czyli coś, co zostało zobaczone, tak? To coś, co zostało zobaczone, coś, co było widziane. Wiesz co, no to jest ciekawa konkluzja, którą tutaj zapodajesz, bo to zjawisko OB, czy też na przykład świadomy sen, to są być może zjawiska bardzo pokrewne, z tym powiązane. Czyli, no, tutaj musimy po prostu wyjść z założenia takiego, czym jest w ogóle świadomość ludzka i czy ona jest częścią w ogóle naszego mózgu, tak? Czy to nie jest tak, że mózg jest tym odbiornikiem tej świadomości, a świadomość znajduje się gdzieś w jakiejś przestrzeni, eterze takim, prawda? I ona się łączy z naszym ciałem fizycznym, bo przecież zjawisko OB, no, jest świetnym dowodem tego, że ta nasza świadomość potrafi wychodzić jakby z ciała i przemieszczać się w jakiejś przestrzeni, czy to równoległej, czy to w tej naszej tutaj fizycznej. Tu dajesz przykład tego, że znajdowałeś się w jakiejś przestrzeni, w miejscu, które praktycznie wyglądało identycznie jak to mieszkanie, tak? Więc no, ten aspekt się zazębia i tutaj jeszcze też można dorzucić cegiełkę do tego, jak właśnie kwestia reinkarnacji, bo bardzo wielu ludzi też tłumaczy zjawisko déjà vu pod kątem tych takich definicji parapsychologicznych, jak właśnie reinkarnacja, że to są przebłyski jakichś takich naszych wspomnień z poprzedniego życia, albo też i powiedzmy z takiej równoległej rzeczywistości. Tu w poprzednim odcinku o efekcie Mandeli mówiliśmy o takim zjawisku dekoherencji, tak? Kiedy te wszechświaty, zakładamy, że nasza rzeczywistość nie jest jedyną rzeczywistością, która nas otacza i żyjemy w multiuniwersum. Zresztą o tym mówi o tym wielu wybitnych fizyków, między innymi Mike Kaku, który wprost dowodzi, że jest coś takiego jak multiuniwersum. I w ten sposób można też tłumaczyć wiele różnych zjawisk paranormalnych, anomalnych. Mówiliśmy też o Everecie w poprzednim odcinku, o człowieku, który właśnie postawił taką tezę mówiącą o tym, że tych linii rzeczywistości jest bardzo wiele, tak? I one się niekiedy mogą zapętlać, przenikać ze sobą. I te doświadczenia, czy to będzie ten efekt Mandeli, czy na przykład efekt déjà vu, może być tego wynikiem. Reinkarnacja też może być taką wskazówką, bo tutaj możemy mówić o wielorakich kwestiach, które się tworzą w ogóle to zjawisko déjà vu. Być może wyjaśnień może być wiele, prawda? Michael Newton, który od wielu lat się zajmował reinkarnacją, on zwracał uwagę na to, że osoby, które miały żywe wspomnienia poprzednich wcieleń, bardzo często doświadczały zjawiska déjà vu. Ja też Ci mogę przytoczyć tutaj taki bardzo ciekawy przypadek, który ja znam osobiście, jeśli chodzi o reinkarnację. I to było takie bardzo uderzające. Wprawdzie ja nie poznałem, to chodzi o pewnego chłopca, który teraz może mieć gdzieś, nie wiem, z 8-9 lat. To historia sprzed 3, może 4 lat, kiedy byłem w kontakcie z takim człowiekiem, który mi opowiadał o różnych swoich przeżyciach, mieszka w Duńskiej Woli. I on kiedyś spotykał się z kobietą, która miała dziecko z poprzedniego związku.
On miał wtedy ten chłopiec gdzieś około 6 lat i słuchaj, on sam do mnie dzwonił i mówił mi, że po prostu nie był w stanie tego wyjaśnić, bo kiedy na przykład jechali samochodem, jechali na zakupy powiedzmy gdzieś tam do jakiegoś centrum handlowego i przyjeżdżali przez jakieś miejsce, a przez to miejsce często przejeżdżali samochodem, to ten chłopiec zaczął się zachowywać bardzo dziwnie, tak po prostu jakby dostawał jakiegoś szału, histerii. Wpadał po prostu w płacz i furię. A kiedy minęli to szczególne neurologiczne miejsce, to nagle on się uspokajał. No i ja, jak usłyszałem tą historię, no to mnie tak to troszeczkę uderzyło i zaproponowałem mu, żeby zadał kilka pytań temu chłopcu, jak on z nim porozmawiał. To padły takie słowa, że jemu, że on się boi, bo mu się tam buty spaliły kiedyś. Tak wiesz, tak ten chłopiec mówił. Jak dopytywał trochę więcej, to okazało się, że tam kiedyś stał jakiś budynek i on twierdził, że on tam był, pracował kiedyś i po prostu tam zginął w pożarze. No i słuchaj, wyobraź sobie, że on, ten człowiek, ten mój informator trochę podrążył temat i okazało się, że w tamtym miejscu w latach bodajże chyba 20. albo 30. znajdowała się jakaś fabryka i ta fabryka faktycznie spłonęła całkowicie w tym okresie tam międzywojennym. Więc no, był jakiś taki dowód, który potwierdzał autentyczność przeżycia tego chłopca i te wspomnienia trwały przez jakiś czas, one później już zanikły, bo tak się często dzieje właśnie, że te wspomnienia inkarnacyjne u dzieci, one gdzieś tam zanikają już tak w wieku 7-8 lat i później już te osoby nie pamiętają kompletnie tego, o czym mówiły, o czym opowiadały. Także no, to jest też taki bardzo szczególny przypadek, który ja osobiście znam, jeśli chodzi o kontekst taki reinkarnacyjny, którym niejako się też tłumaczy właśnie zjawisko déjà vu. Znaczy, nie ulega wątpliwości, że samo zjawisko déjà vu jest tak naprawdę subiektywnym zjawiskiem, tak? No na pewno, oczywiście. I każdy po prostu według siebie je ocenia i według siebie bierze. Ja powiem szczerze, jestem ciekaw waszych, w zasadzie obaj jesteśmy ciekawi waszych doświadczeń dotyczących déjà vu. Jeżeli coś, to umieszczajcie w komentarzach. My na pewno te tematy będziemy jakoś dalej ciągnęli z biegiem czasu, no ale ciekawi jesteśmy waszych opinii, jakie są prawdziwe przyczyny déjà vu, albo jakie wy mieliście doświadczenia z déjà vu. No, albo tak naprawdę waszym zdaniem, skąd może pochodzić déjà vu, co może być praktyczną przyczyną déjà vu. Za wszystkie komentarze oczywiście będziemy bardzo wdzięczni i serdecznie pozdrawiamy. Pozdrawiamy.